Witam wszystkich. Już naprawdę nie wiem, o czym miałbym robić filmy, aby były ciekawe, interesujące, ale trafił do mnie ponownie do sprawdzenia, do naprawy radiotelefon, który pokazywałem w poprzednim filmie. W tym radiotelefonie, może przeczytam karteczkę, którą dałem właścicielowi tego radia. Zresztą jest to mój stały klient. Przeczytam karteczkę. W radiu wykonano, usunięto zimne luty, wymieniono przewód zasilający, dołączono nowy mikrofon Superstar DM452 oraz wykonano pełny tuning z wymianą filtru drugiej pośredniej częstotliwości na IT Murata. I taką karteczkę dostał właściciel z cennikiem, z parametrami radiotelefonu. Natomiast po powrocie do mnie ponownie radio, tu radio niestety nie działało, to znaczy nie działał odbiornik, natomiast właściciel przysłał mi karteczkę taką. Reklamacja. Zgłaszam do reklamacji radiotelefon Alan 77102. Podczas nadawania nie świeci dioda TX. Zaczyna mrugać, jak mówią, do mikrofonu. Sam nadajnik poza diodą TX działa bez problemu. Modulacja ładna, czysta, głośna. Odbiornik nie działa. Ledwo słychać jakiś szum tła. Korespondenta nie słychać wcale. To jest zresztą powód reklamacji. Uszkodzony jest przełącznik radio PA, ale jeśli nie wpływa na radio, można nie naprawiać, nie używam tuby. Jest mi niezmiernie przykro, że muszę zawracać głowę, ale bez odbioru trochę ciężko używać radio. Usterka ujawniła się zaraz po podłączeniu radia do instalacji samochodowej. Uprzejmie proszę o naprawę. No to szanowny mój panie stały kliencie, niestety tu w radiu nie wymieniałem, tylko poprawiałem zimne luty i możliwe, że tu lód jakiś tam właśnie na wzmacniaczu małej częstotliwości. Coś tam właśnie pokazywałem w poprzednim filmie. Możliwe, że nie trafiłem na odpowiedni lód albo coś zrobiłem nie tak. W każdym bądź razie już to zostało poprawione. Po prostu ponownie poprawiłem luty przy wzmacniaczu małej częstotliwości, a dokładnie pomiędzy potencjometrem a wzmacniaczem MC w radiu. Jeśli chodzi o przełącznik, wystarczyło użyć kontakt PR, troszeczkę takiego dezodorantu użyłem, można tak powiedzieć żartobliwie, no i przełącznik teraz przesuwa się bez żadnego problemu jak nowy. Poprzednio po prostu to dosyć ciężko chodziło. Szczerze powiem, nie zwróciłem na to uwagi, nawet chyba tego nie ruszałem, także może uruchomię radio. Jak słychać, szumi teraz bardzo ładnie. Blokada szumów działa, natomiast zmienię kanał, aby nie przeszkadzać. W momencie, kiedy, proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy wciskamy nadawanie, radio pokazuje diodami, że nadajnik działa. Natomiast dioda TX, a może zrobię troszeczkę zbliżenie, proszę też zwrócić uwagę na napis. O właśnie, przyciszę, żeby nie szumiało. Napis jest TX mod, czyli TX modulacja. Ta dioda sygnalizuje nam, że tor wzmacniacza mikrofonowego jest sprawny. Czyli w momencie, kiedy wciskamy nadawanie, zapala nam się linijka diodowa i pokazuje, że moc z radia jest emitowana. Natomiast dioda TX mod pokazuje nam, czy sygnalizuje, że mikrofon powinien być sprawny, czyli ta modulacja z radia powinna wychodzić. I teraz proszę zobaczyć.
Ola, ola, ola. Także ta dioda sygnalizuje nam po prostu poprawność czy sprawność wzmacniacza małej częstotliwości, czyli modulacja z radia powinna wychodzić. I tak w rzeczywistości jest. Także w radiotelefonie poprawiłem jeszcze raz zimne luty. No niestety to czasami jest tak, że te zimne luty albo mogą wyjść nowe, albo stare. Coś tam może nie kontaktowało, także żaden problem, panie kliencie. Jak to się mówi, nasz klient, nasz pan. W końcu wziąłem za to pieniądze, gwarancja się należy. Natomiast jeśli chodzi o przełącznik, jest po prostu zakonserwowany takim właśnie dezodorantem do potencjometrów. Także czymś takim można zakonserwować i potencjometry, i przełączniki. No tu akurat tego przełącznika, ten przełącznik może właśnie pominąłem, także w tej chwili działa wszystko bez najmniejszego problemu. To może jeszcze coś tam spróbujemy sprawdzić w następnym radiu. Następne trzy radia będą z jednej paczki i tu właściciel tych radiotelefonów napisał mi karteczkę. Witam panie Andrzeju, przesyłam trzy radyjka, dwa razy prezydent Johnny 3 i CRT SS 9900. Jeden z prezydentów był przez pana tuningowany i prosiłbym o małą korektę, ponieważ radyjko nieco zniekształca głos rozmówcy, przez co trzeba się wsłuchiwać w to, co mówi. Ze względu na sposób montażu głośność musi być ustawiona prawie na maksimum, a to dodatkowo potęguje zniekształcenia, a jest to trochę uciążliwe. Drugiego prezydenta i CRT proszę stuningować. Poprzednio tuningowany był ten radiotelefon, także tego odkładamy. Ten ma tutaj ładną nalepeczkę gwarancyjną, czyli tak zwany sticker. Te radia można odłączyć, odłożyć i wypróbujemy sobie może Johnny'ego, którego już tuningowałem. Może troszeczkę zbliżenie zrobię. Radio ustawione prawidłowo, 19 kanał, PL i oczywiście AM. Przy czym w tym radiotelefonie nie ma modulacji FM, więc nie można przełączyć tego radiotelefonu w FM. Natomiast sprawdzimy sobie. Płynna regulacja czułości odbiornika działa, czyli powiedzmy zasięg odbioru. Blokada szumów. O właśnie, coś nam tu potencjometr w ogóle nie chce działać. Nie zawsze zaskakuje. Nie zawsze zaskakuje automatyczna blokada szumów, ale na razie wyłączę, bo ktoś tam się odzywa. I będziemy mogli posłuchać sobie sami osobiście, czy ten dźwięk jest rzeczywiście zniekształcony, czy nie. Przede wszystkim tak. Może taka mała podpowiedź też dla innych użytkowników. W skład pełnego tuningu wchodzi zawężenie odbiornika filtrem właśnie zawężającym pasmo odbioru, po to, aby radio było bardziej selektywne i mniej zbierało zakłóceń spoza kanału, na którym jest ustawione CB radio. Jeśli nasz korespondent będzie, czy jego radio nie będzie dokładnie ustawione w częstotliwości, no oczywiście dokładnie nie mówimy o odchyłkach rzędu 100, 200, 300 czy 400 Hz. Nie ma to żadnego znaczenia. Ale są radiotelefony, które albo czasami w ogóle nie są przestrojone w system polski, czyli pracują w piątkach, albo tak jak często zdarzają się unideny.
nie są dokładnie ustawione w częstotliwości, to jeśli mamy radio zawężone, to niestety możemy rzeczywiście słyszeć korespondenta z takim zniekształconym głosem, tak, no powiedzmy taki trzeszczący, chropowaty ten dźwięk będzie. Przy czym to też nie jest wina naszego radia, tylko wina naszego korespondenta, że ma po prostu kiepskie radio, źle ustawione, źle zestrojone. Także jest to wina naszego korespondenta. Jeśli chodzi o dźwięk z głośnika, jeśli ktoś ma zabudowane radio i ten głośnik jest zakryty i rzeczywiście trzeba robić bardzo głośno, to niestety w momencie, kiedy ustawiamy bardzo dużą siłę głosu, będą również zwiększały się zniekształcenia wzmacniacza małej częstotliwości. Czyli warto w momencie, kiedy mamy zabudowane radio, warto dokupić sobie dodatkowy zewnętrzny głośnik i gdzieś zamontować w takim miejscu, aby ten dźwięk był po prostu głośny. No w takim jakimś oczywiście wygodnym dla nas miejscu. Także warto to zrobić. Natomiast szczerze powiem, ja tu nie słyszę jakiejś usterki, ale może podłączę mikrofon i wypróbujemy tu nadajnik, tylko muszę sięgnąć do mikrofonu. Tu mam mikrofon oryginalny od tego radia, który tu był. Zrobimy troszeczkę głośniej. Oczywiście głośnika nie podłączyłem, bo na razie nie ma takiej potrzeby. Koledzy, witam. Chciałbym wypróbować radio. Czy ktoś mnie słyszy? No, tu kilka osób mi odpowiedziało, także dzięki, pozdrawiam i szerokiej drogi życzę. Dzięki za sprawdzenie. Także, jak słychać, ten dźwięk jest normalny. I teraz przykładowo. No właśnie, słyszeliście na pewno takie, no też zniekształcenia były. Dlaczego? Niestety radio CB tak działa. Jeśli kilka osób nam odpowiada jednocześnie, to będziemy słyszeli właśnie takie zdudnienia kilku częstotliwości, zdudnienia, interferencje. No to jest normalne, czyli powiedzmy, jeśli odpowiada nam kilka osób naraz i są z podobnej odległości i ich moc jest podobna, no to niestety będziemy słyszeli zakłócenia w głośniku. Jest to normalne. Im bliżej znajduje się nasz korespondent, tym lepiej go będziemy słyszeli. Tak to właśnie odbywa się w łączności poprzez CB radio. Także zabieram się teraz za tuning dwóch następnych radiotelefonów właśnie z tej samej paczki. Radiotelefon jest sprawny, także nic tu nie trzeba w nim poprawiać. To zabieram się za tuning radia, albo może jeszcze chwilka czasu jest. Może sprawdzę jeszcze następne radia. Następne dwa radia z tej samej paczki to są dwa Unideny Pro 520. I proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Właściciel tych radiotelefonów napisał krótką notatkę. Oba radia działają, w jednym nie działa odbiór, w drugim nadawanie. I to cała notatka. Wobec tego, zanim jeszcze podłączę radia, to proszę zobaczyć, jak one wyglądają jeszcze raz. I może też zrobię zbliżenie, bo jest to też istotna rzecz w tej chwili. Tak właśnie wyjąłem radiotelefony z paczki. W dolnym radiotelefonie widać, że filtr ANL jest włączony. Jest to filtr przeciwzakłóceniowy. Natomiast w górnym radiotelefonie
filtr jest wyłączony. No to tak jakbym kupił sobie Ferrari, postawił na podwórku i tylko od czasu do czasu zerkał na pojazd przez okno i w ogóle nim nie jeździł. Więc jeśli kupujemy radiotelefon, czy posiadamy radiotelefon, który posiada wmontowany fabrycznie filtr przeciwzakłóceniowy, dlaczego właściciel nie używa filtru? Przecież radio mocniej będzie szumiało i trzeszczało. A dlaczego nie używa? Widać to właśnie bardzo dokładnie w tej chwili po tym właśnie, no że tak powiem, brudzie, który pokrywa cały radiotelefon. Widać na przełączniku od góry jest cały zakurzony, czyli ten filtr nie był po prostu używany. No tak to wygląda właśnie z użytkownikami, że po prostu nie potrafią się posługiwać radiem, a później są niestety problemy. Także warto od czasu do czasu zerknąć, spojrzeć na ustawienia radiotelefonu. W tym radiotelefonie filtr jest włączony, w tym wyłączony. No ale ponieważ właściciel napisał, że w jednym radiu nie ma nadawania, w drugim odbioru, no to je podłączę i wypróbuję. Podłączę jeszcze mikrofon. Jeden oczywiście jest w takim stanie, drugi w trochę lepszym. Na jednym przewodzie nie ma już osłony, a na drugim przewodzie to, co już często pokazuję, o proszę zobaczyć, też już osłona jest pęknięta. Nieistotne, podłączę byle który mikrofon. Zasilanie jest, antena jest, uruchomimy radio. Nie słychać głośnika, nie słychać nic, nie widać. O, w tej chwili i w tej chwili. Czyli pełna czułość odbiornika i już mamy sprawdzone. Potencjometr działa, blokada szumów. Potencjometr działa, blokada szumów działa. Siła głosu działa. Nawet gdybyśmy w głośniku nic nie słyszeli, możemy sprawdzić sobie, że odbiór powinien jakiś być, przynajmniej radio odbiera jakiś sygnał. Natomiast jeszcze sprawdzimy sobie. Filtr przeciwzakłóceniowy w tej chwili jest wyłączony, włączony. Także trzeba zwracać uwagę na filtry przeciwzakłóceniowe, jakie są dostępne i umieszczone przez producentów, ponieważ niejednokrotnie otrzymuję od Państwa radiotelefony do naprawy. Tak jak kilka dni temu miałem w paczce radiotelefon Prezydent Harry 3, gdzie absolutnie żaden filtr nie był włączony w radiu. Nie wiem, czemu Wy lubicie, jak Wam mocniej trzeszczy i szumi, ale to już Wasza sprawa. Natomiast, jak słychać i widać, odbiór jest. Wcisnę nadawanie na mikrofonie. Jedna dioda nie świeci, ale nadajnik pracuje. Mikrofon przełącza w tryb nadawania. Nadajnik pracuje. Można w ten prosty sposób sprawdzić. Jeśli mamy dostępny reflektometr, jeśli posiadamy reflektometr, możemy również sprawdzić sobie, czy ta moc z radiotelefonu rzeczywiście wychodzi. Bo to, że po wciśnięciu nadawania na mikrofonie tu mamy tą linijkę diodową i pokazuje nam, że moc z radia wychodzi, nie oznacza, że rzeczywiście ta moc z radia wychodzi. Najlepiej podłączyć reflektometr i to wypróbować. Jeśli posiadamy reflektometr, możemy w bardzo prosty sposób zmierzyć sobie SWR anteny lub moc wyjściową. Oczywiście tego typu miernikiem będzie to, no, powiedzmy takie orientacyjne, ale w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy nam do tego, aby określić
zestrojenie anteny w jakimś tam, w jakiejś tolerancji błędu, tak samo jak i moc radia. Odkręcamy sobie antenę od radia, używając dodatkowo takiego przewodu pomiarowego. Łączymy, zazwyczaj z tej strony jest wejście reflektometru, drugi koniec przykręcamy do radia. Pokazywałem to już wielokrotnie, są tysiące, jak nie miliony filmów na YouTubie. Możemy podłączyć sobie antenę właśnie w tym miejscu i już możemy wykonać pomiar SWR-u anteny i oczywiście mocy wyjściowej. Przełącznik mamy, czy reflektometr ma możliwość pomiaru mocy i SWR-u. W tej chwili jest PWR, czyli pomiar mocy. Na dole byśmy mieli pomiar anteny. Teraz mamy pomiar mocy i też mamy do wyboru do 10 W lub do 100. Przełączymy na 10 W. Natomiast o właśnie, jeśli chodzi o te waty. Robiłem już bardzo dużo filmów, jest ich ponad 300. Wielokrotnie mówiłem, jak się mierzy moc radiotelefonu. Najlepiej do pomiaru mocy użyć sztucznego obciążenia, ponieważ moc mierzy się na sztucznym obciążeniu. Można użyć czegoś takiego. Są to dwa rezystory bezindukcyjne połączone równolegle. Kawałek przewodu jakiegoś starego z wtykiem, zamiast wyrzucać, użyłem do zrobienia właśnie sztucznego obciążenia. Coś takiego będzie nas kosztowało, no jeśli mamy stary kawałek przewodu z wtykiem, raptem, nie wiem, złotówkę, dwa takie rezystory, może nawet mniej. Dwa rezystory, tu akurat są to rezystory 100-ohmowe, 2-watowe, czyli mamy wypadkową moc 4 W, natomiast połączone równolegle dają nam wypadkową 50 ohmów. I teraz możemy przykręcić sobie w tym miejscu, czyli z drugiej strony podłączamy sztuczne obciążenie i teraz wciskamy przycisk nadawania na mikrofonie i jak widać moc z radia wychodzi. Jeszcze można sprawdzić, czy jest modulacja. Nie wiem, czy ten miernik ma. Ola! Ma pomiar mocy PEP, no taki powiedzmy orientacyjny, ale widać, że w momencie, kiedy mówię do mikrofonu, wskazówka się dosyć mocno rusza. Czyli również modulacja z radia, można podejrzewać, że prawie że na 100% wychodzi. Nie wiemy, jaka jest jakość tej modulacji, ale jest. Czyli odbiornik w tym radiotelefonie działa, nadajnik działa, moc jest, modulacja jest. Może wypróbuję jeszcze drugi mikrofon. Ten odkładamy sobie i podłączę drugi mikrofon. To jest ten drugi, właśnie ten taki bardziej brudny. I to samo. Uruchomione nadawanie. Moc jest. Ola, ola, ola. Proszę zobaczyć. Nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o odbiornik i nadajnik. Można jeszcze sprawdzić częstotliwość wyjściową radiotelefonu, bo tu niestety, żeby zmierzyć częstotliwość, no trzeba mieć, wiadomo, miernik częstotliwości. Jakikolwiek, ale trzeba posiadać. Tak jak reflektometr przydaje się często, jeśli mamy kilka samochodów, czy jest to jakaś baza transportowa, no nie są to jakieś wielkie pieniądze, nie jest skomplikowana obsługa, tym bardziej, że tak jak mówiłem, filmów tysiące na YouTubie, wystarczy wpisać sobie w wyszukiwarce YouTube pomiar SWR-u czy jakieś hasła tego typu. Jest to pokazane, opisane przez wiele osób, także podłączę teraz może swoje przyrządy, będziemy mogli dokładniej zmierzyć, oczywiście również z pomiarem częstotliwości.
I może jeszcze raz przypomnę szybko, jak sprawdzić odbiór w radiu, czy to jest wina anteny, czy radia. Przy odłączonej antenie nie wciskamy przycisku nadawania, robimy w prawą stronę do oporu pełną czułość odbiornika, jeśli radio posiada coś takiego. Wyłączona blokada szumów, można wyłączyć filtr przeciwzakłóceniowy. Robimy maksymalną siłę głosu do oporu i przy pomocy czegoś metalowego dotykamy w środku do gniazda antenowego. Jeśli odbiornik jest sprawny, radio powinno nam mocniej zaszumieć. Czyli jeśli, załóżmy, po podłączeniu anteny praktycznie jest cisza w głośniku, wiemy praktycznie na 100%, że radio jest sprawne, a uszkodzona jest antena. Kontrola pracy nadajnika na moich przyrządach. Zobaczymy sobie częstotliwość oraz następnie moc wyjściową i moc z modulacją, czyli PEP. Częstotliwość, jak widać, 600 Hz odsunięta za wysoko, czyli radio jest źle przestrojone w polski system, niedokładnie. Natomiast moc radiotelefonu 3,7 W. Zobaczymy z modulacją. Ola! Do 6 W, czyli standardowo. I odbiornik, i nadajnik działa, przy czym radio jest źle przestrojone. Może to stwarzać problemy później przy nadawaniu i przy odbiorze, ponieważ, o właśnie tak jak poprzednio, klient napisał, że źle słyszy innych korespondentów. No jeśli właśnie inni korespondenci mają tego typu radia źle przestrojone, niedokładnie są ustawione w zerach, czyli w polskim systemie, no to niestety takie są problemy. A dzięki temu, że mamy radio źle przestrojone, mamy mniejszy zasięg nadawania i odbioru i niestety tak to wygląda. Drugi Uniden, teraz ten bardziej właśnie zakurzony, brudny. Odbiornik, jak widać, odbiera jakiś sygnał. Głośnik działa. Potencjometry do czyszczenia, ale płynna regulacja czułości odbiornika działa. Blokada szumów działa. Włączymy sobie filtr przeciwzakłóceniowy. Sprawdzimy, no tu też potencjometr jest, nie potencjometr, tylko gałka na potencjometrze jest popękana, ale też wypróbujemy sobie nadajnik i proszę zobaczyć. Mikrofon przełącza radiotelefon w tryb nadawania, zapala się czerwona dioda TX i diody sygnalizują, że moc z radia powinna być emitowana. Podłączę jeszcze drugi mikrofon. I też działa bez problemu, czyli mikrofony są sprawne, tylko tyle, że o tak jak tu też nie ma tej osłony już. Natomiast sam wtyk, pomimo że trzymam przewód, wtyk luźno kręci się na przewodzie, także to też trzeba będzie poprawić. Zresztą w drugim przewodzie też, bo ta osłona już jest pęknięta. Ale sam radiotelefon jest sprawny. I ponownie kontrola parametrów nadajnika na moich przyrządach. No ten radiotelefon ustawiony jest tam 480 parę herców, no też troszeczkę za wysoko. I moc proszę zobaczyć, 3,3 W. Zobaczymy z modulacją.
Ola. No też tam momentami do 6 watów dochodzi, także tak wyglądają radiotelefony, po prostu fabryczne, fabryczne parametry. Czasami też pytacie się, jakie radio kupić, żeby uzyskać większy zasięg. No to teraz prosty przykład. Jeśli jedno radio ma 4 waty, drugie radio ma 4 waty, trzecie radio ma 4 waty, to które będzie miało większy zasięg? Takie, które ma lepszą, dłuższą antenę. Proste. Jeśli wszystkie radio mają podobną moc wyjściową i podobną czułość odbiornika, bo tam różnice niewielkie mogą być, ale to też, o tak jak pokazałem, czy radio ma 3,6 wata, czy 3,5 wata, czy 3,4 wata, no to miało akurat 3,2 wata nośna. No to też ta moc na tyle mało się różni, że zasięg i tak będzie zależał od użytej anteny. Im dłuższa antena, tym większy zasięg. Im wyżej zamontowana, tym większy zasięg. Im lepiej zestrojona, tym większy zasięg. Proste, proste. I jak pokazałem, obydwa radiotelefony można samemu sprawdzić w ciągu dosłownie minuty, nawet bez żadnych przyrządów pomiarowych, bo mogę odkręcić antenę, jeśli nawet nie mam anteny, czy jest uszkodzona. Pełna czułość odbiornika, wyłączona blokada szumów, siła głosu na maksimum. Wyłączę filtr przeciwzakłóceniowy, żeby lepiej było słychać. Dotykam czymś metalowym do gniazda w środku. Radio szumi, czyli jest ok. Nawet jeśli włączę filtr przeciwzakłóceniowy i dotknę, radio też będzie mocniej szumiało. Już mamy odbiornik sprawdzony. Jeśli mamy jakiekolwiek sztuczne obciążenie, nawet jeśli mamy uszkodzoną antenę, możemy dokręcić sobie takie sztuczne obciążenie. I teraz możemy śmiało, bez najmniejszego problemu, wcisnąć nadawanie. I już możemy określić, czy jest moc wyjściowa, czy nie. No tu wprawdzie właśnie nie we wszystkich radiach, ale te wskaźniki pokazują nam, że jest moc wyjściowa, ale to też może być czasami błędne. Nie wszystkie radia pokazują dokładnie, co jest na wyjściu już antenowym. Niektóre radiotelefony pokazują, załóżmy, nawet gdyby końcówki mocy nie było, byłaby spalona, czy w ogóle by jej nie było, po wciśnięciu nadawania niektóre radiotelefony pokazują, że moc powinna być emitowana, ale w rzeczywistości tak nie jest. I dlatego warto dokupić sobie jakikolwiek reflektometr, nawet najtańszy, z pomiarem mocy i mając właśnie takie sztuczne obciążenie, możemy przynajmniej orientacyjnie sprawdzić sobie, jaka jest moc wyjściowa radia i czy w ogóle ta moc wyjściowa z radia jest emitowana. Natomiast jeśli miernik również ma pomiar modulacji, czyli PEP, tak jak załóżmy w tym mierniku, tylko muszę go podłączyć teraz ponownie, to możemy sobie sprawdzić, jaka jest moc i również modulację. Ola! No i dobra, tyle by było na dziś chyba. Troszeczkę następnych podpowiedzi, albo raczej przypomnienia, bo to wszystko, co powiedziałem teraz, już mówiłem wielokrotnie wiele lat temu. Także to jest może tak właśnie dla przypomnienia dla niektórych. Co jeszcze na koniec można powiedzieć? Wyłączę to, żeby mi nie zdechły za chwilkę akumulatorki. Co można powiedzieć o tych radiotelefonach? Jak właśnie pokazałem, odbiorniki sprawne, nadajniki sprawne działają, przy czym i w jednym, i w drugim radiotelefonie należy poprawić przewody mikrofonowe. Należy poprawić przewody mikrofonowe,
należy zakonserwować. Potencjometry, przełączniki, bo już dosyć mocno trzeszczą, szczególnie chyba w tym radiotelefonie. No i oczywiście dostroić dokładnie generator do częstotliwości, to znaczy dokładnie, tak jak mówię, 100, 200, może 300 Hz nie ma znaczenia, ponieważ w momencie, kiedy radiotelefon będzie się rozgrzewał, ta częstotliwość sobie jeszcze zjedzie w dół. No ale jeśli radio jest odsunięte o 600 albo prawie 600 Hz, no to już jest troszeczkę za wysoko, także to trzeba będzie dostroić niestety. To życzę wszystkim dalekich, udanych łączności i pozdrawiam.